Dzień dobry w moim studiu. Dzisiaj wyjątkowo liczna ekipa, dla której specjalnie przemememplowaliśmy nasze studio. Zespół Bataha z Spłocka i zaczynając od mojej prawej Kasia Wachol. Dzień dobry. Janusz Pankowski. Dzień dobry. Michał Ners. Dzień dobry. I Paweł Śmigała. Dzień witam serdecznie. Na początek takie pytanie na rozluźnienie. Jak w ogóle zaczęła się Wasza przygoda z muzyką? Moja przygoda zaczęła się w wieku 7 lat. Rodzice kupili mi keyboard i powiedzieli, nie kupimy ci roweru, bo bardzo chciałam, by miksa, tylko masz grać na syntezatorze. No i tak się zaczęła moja przygoda. Kochałam ten instrument, później e, gitara oczywiście, to już w podstawówce, no i później miałam lekcje prywatne z nauczycielem i do dziś kocham, kocham grać. A jak to było u Was? Moja przygoda zaczęła się w wieku około 10 lat. Chodziłem na, do domu kultury na lekcje nauki gry na perkusji. Na te lekcję uczęszczałem około 3-4 lat, a później już samemu grałem i hmm. przez lata szkoły, szkoły średniej, w różnych zespołach i tak do dzisiaj. I dalej. Moja przygoda tylko zaczęła się w wieku piętnastu chyba lat bodajże. A tak, typesza. Mama mi kupiła gitarę pudło na polskim manhattanie na 10 zł. I zacząłem się uczyć grać na klerze klasycznej. Przez 3 lata Podziłem się uczyć e, prywatnie, a potem zaczęła się przedać z No i trwa do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. A Paweł, jak u Ciebie? No ja, podobnie jak Janusz, też mama zakupiła mi na polskim manhattanie gitarę siedmiostronową. E, pamiętam. No trochę to się na początku nie, nie bardzo mi się podobała ta gitara, bo trochę była inna od, od wszystkich innych. Ale po jakimś czasie wymyśliłem sobie, że wyciągnę co drugą strunę, zostały cztery, więc, więc zrobiłem z tego pierwszą swoją gitarę basową. Później jeszcze w szkole średniej grałem w orkiestrze Dentej przez pięć lat i tu zaczęło się trochę poważniejsze granie na innych instrumentach. Ach, ten płocki Manhattan, <grym> kto <zykladza> go nie zna, pamięta. <grym zykladza> <grym zykladza> no dobrze, to każdy z Was indywidualnie, gdzieś tam w dzieciństwie w sumie miał do czynienia z tą muzyką, a jak doszło do powstania zespołu? Zespół powstał 3 listopada 2014 roku e, poprzez kontakty telefoniczne. E, pierwsza próba właśnie odbyła się u mnie w garażu. E, na tej pierwszej próbie m, przyjeżdżając właśnie wcześniej w ogóle się nie znaliśmy. Kasia i ja jesteśmy od początku istnienia zespołu, czyli niedawno mieliśmy dziewiąte urodziny, także działamy już nieco ponad 9 lat. W 2017 roku w lipcu dołączył gitarzysta Janusz, był to już nasz e, czwarty gitarzysta zespołu i e, w ubiegłym. Roku, w grudniu. Tak, grado W ubiegłym roku w grudniu nasz trzeci basista Paweł. I, i tak to powstało, tak to właśnie funkcjonuje do dzisiaj. Dla tych, którzy was jeszcze nie słyszeli, jakie rodzaj muzyki gracie? Tak, to można określić? Muzyka rockowa. Zawsze rukowa. mówimy, że to jest wotachowy styl. Wotachowy no, no, roz... roz... Muzyka rockowa, tak z no, elementami popu rukowa. trochę. Niektóre utwory są bardziej e, mocniejsze, więc bardziej autorska. gitarowe. Oczywiście autorska Bardziej gitarowa i, i dosyć różnorodne. Dużo w sumie kombinujemy, tak? Trochę rokowa, trochę pop-rokowa w ostatnim czasie też. rock'n'rollowa, e tak, rock e też troszkę do. Bo do ja klawisze, teraz więc ta głębia trochę nam się pojawiła. Jest ważny, Kasia śpiewa po polsku. Ja tak. śpiewam po polsku, tylko. Tych, tych po polsku. Bardzo ważne. bardzo tak. fajne. Mamy iść po polsku. Mówicie 9 lat, to co z tego okresu uznajecie za swój największy sukces? No i trudne pytanie. Ale A, trudne to jest pytanie, trudne pytanie. A takiego bo... jakiegoś takiego tak, jednego sukcesu. Wszystko jest naszym sukcesem. To znaczy potrwamy nawet. To do, do dzisiaj jesteśmy. Tak, to jest sukces. To no. Sukces, tak. Nie wszystkie zespoły yy, znowu. jakoś tam nie ma u nas jakieś tam napięć zespolek, potrafimy się dogadać, odnaleźć. Chyba to jest taki, no tak naprawdę chyba to jest taki naj, największy... Jesteśmy sukcesem. za stachą. Dla mnie osobiście takim sukcesem jest wydanie tej drugiej płyty, płyty do doku, do, bo to jest moja pierwsza płyta, którą wydałem jako ja. Także to jest taki mój prywatny taki sukces, nie? No wcześniej mieliśmy też sukcesy, bo jeździliśmy na, występowaliśmy na festiwalach ogólnopolskich, takich muzycznych, festiwalach rokowych gdzie graliśmy muzykę autorską, no i wracaliśmy zawsze z jakąś tam nagrodą, z dobrym słowem od jurorów. To już takie było to budujące dla nas, bo często w tej komisji zasiadały osoby takie dosyć wartościowe i znaczące muzycznie. No więc to było dla nas też sukces. Jakąś taką nagrodę specjalną zapamiętaliście? Jaką nagrodę specjalną? To... No, drugie miejsce na pewno na festiwal w Barczewie. To było w 18, aż w 17. Na ogólnopolskim festiwalu, też w Olsztynie, też to to dla mnie to Jeśli też... drugie miejsce, taki nasz pierwszy taki tytuł, pierwsze wyróżnienie, to było drugie miejsce na festiwalu Lipa. Też było około tam 7-8 lat temu. Tak? tak i Zbigniew Krzywański z Republiki wziął nas później na słówko i powiedział, fajną grać się, muzykę, tutaj jeszcze zadbajcie o to, o to, o to I, i powinno być OK. My sobie wzięliśmy to do serca oczywiście. Wtedy właśnie tak raczkowaliśmy, bo jeździliśmy na, byliśmy wcześniej na kilku festiwalach, nie udało się zdobyć żadnej nagrody, a później pojechaliśmy na ten festiwal Lipa, tam od razu drugie miejsce. Tak, i to też był dla nas taki strzał pewności siebie i takiej dalszej um, intensywnej działalności. I no, motywacji takiej. Fajny, 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 fajny czas. Już nie jeździmy, bo jesteśmy za starzy, oh. <laughs> ale to był naprawdę fajny czas I, i, i czuło się tą taką adrenalinkę, no Tak, było to fajne. 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 Też można było się zainspirować innymi zespołami, takimi nieznanymi w Polsce. Yy, Kontaktów tak, dużo. Tak. Też. Które też grają bardzo fajną muzykę, a też nie każdy, nie każdy ma możliwość, żeby taką muzykę usłyszeć, a my na tych festiwalach też byliśmy bogatsi? No, tego, tak, się tak. Rozwijaliśmy się zwyczajnie. Fajna sprawa. Jesteście dosyć liczną grupą w zespole. Powiedzcie, jak dogadujecie się przy tworzeniu utworów? Kto odpowiada za teksty, kto za muzykę? Czy to jakoś jest? Burzamy mózgów, jak to wygląda? No, często jest tak, że, że w głowie mi się rodzą jakieś tam pomysły, e, przyno, przynoszę jakieś, jakieś tam bazy, powiedzmy, no i pracujemy nad tą. Każdy swój aranż wkłada, każdy jest odpowiedzialny za, za swój instrument. E, podpowiadamy sobie też e, sporo, doradzamy. No, ta kompozycja powstaje od początku do końca e, na próbie, tak. Pomysły są w głowie, później, później już tekst powstaje na sam koniec. No. Ale macie tak, że ktoś jest wyznaczony do pisania tekstu? Nie, nie, wpisania, nie, nie. Czy to tak raczej w sensie Każdy z nas mógłby coś stworzyć, jakby chciał, ale no w zasadzie u nas. Praktycznie całą twórczością zajmuje się Kasia. Tak? Kasi fajnie to wychodzi, przychodzi z tymi pomysłami na próby, a później to już samo z siebie, tak, jak tak. czujemy, jak jakiś rytm nie pasuje, czy jakaś sekcja, no to po prostu zamieramy nas tak, bo tam. tak próbujemy to jakoś dopieścić i, i jak już nam się wszystkim podoba na 100%, to musi no, się podobać to... Czyli <laughs> Kasia to taka przewodczyni badaw? Nie, niekoniecznie. <laughs> Zresztą ja, ja bardziej traktuje ten zespół jak rodzinę, więc też nie tak. ma tutaj jakiejś roli, że ktoś nad kimś się stoi, aczkolwiek różnie jestem odbierana, więc przez inne osoby, nie w zespole. Nie ja ja przez, przez Przez inne zespołu. osoby. <laughs> Ale chłopacy tutaj mnie traktują tak. Po tylu latach macie jeszcze jakieś stałe terminy prób, ćwiczeń? Czy to jest tak spontanicznie? Nie, gramy, gramy. Co, co tydzień e, mieliśmy wcześniej czwartki i teraz mamy wtorki zaklepane w, w, w Pokisie, czyli Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. E, no te próby mamy po trzy godziny w tygodniu, więc, więc co tydzień z miłą chęcią się spotykamy. Oczywiście to troszeczkę jest grania, troszeczkę rozmawiania, ale, ale myślę, że, że tego też potrzeba, żebyśmy jakąś fajną atmosferę sprowadzili. No to faktycznie więcej czasu spędzacie ze sobą niż nie jedna rodzina. Dobrze, jest, naprawdę jest dobrze. Jeszcze dalsze. Yy, niedawno miała miejsce premiera waszego ostatniego klipu i historia jego powstania jest naprawdę bardzo ciekawa. Opowiedzcie o tym. To, może ja powiem, bo to w sumie przeze mnie przeszło wszystko. Jest takie radio dla Polonii w Norwegii. Nazywa się Radio Vatacha. My wcześniej mieliśmy z tym radiem do czynienia, bo już tam kilka lat temu zachęcali nas, żebyśmy wysłali jakąś tam swoją piosenkę, bo, bo usłyszeli gdzieś o nas. No i, i, i po prostu znaliśmy się. Mieliśmy zrobiony utwór, muzykę. Nawet ćwiczyliśmy go już tak na próbie, mieliśmy, i został mi tekst do napisania. Mówię, kurczę, za bardzo nie wiem, o czym, o czym tą piosenkę, o czym dopisać. Była taka fajna, rock'n'rollowa, wszystko mieliśmy już ustalone i telefon jest. Dzwoni do mnie pan redaktor Łukasz z tego radia z Norwegii, no i z takim, z taką propozycją, że bardzo by chciał, żebyśmy nagrali utwór dla Polonii w Norwegii. On te radio ma już od kilku lat, dosyć, Dużo jest tej Polonii, dosyć dużo Polaków mieszka w Norwegii, więc no, opowiedział mi mniej więcej jak to wygląda e, i po prostu zaproponował tak, e, taką propozycję dał. No, przyszłam na próbę, powiedziałam w chłopak, no super, nie, piszemy tekst. Napisaliśmy tekst, znaczy napisałam tekst, moment. Była jakaś inspiracja, nie? Była jakaś inspiracja. Tak, ale. E, no trochę mam tu, znaczy no, podpowiedział jak to jest, no, bo my nie byliśmy nigdy w Norwegii, jak to wygląda, jak tam, jak się żyje. Jeżeli chodzi o teledysk, to nagraliśmy część ujęć to, to z nami, tak, w pró na, na próbie I nagraliśmy utwór u Andrzeja Kamińskiego w sercu. to jest Studio plon. zawsze nagrywamy tam, tam muzykę, wszystkie albumy tam powstały. Nie mieliśmy za bardzo ujęć na Norwegii. He? I, I dodałam się do grup Polonia w Norwegii na, na Facebooku i napisałam post, czy mogliby nam przesłać jakieś filmy. O, że tyle ludzi się do mnie odzywało. Po prostu cały dzień dostawałam wiadomości prywatne, zaproszenia do znajomych, jakieś historie, opowieści, ale odezwały się do mnie dwa portale takie konkretne, e, podróżnicze. Który, to są osoby, które na co dzień żyją w Norwegii, pracują w Norwegii, ale Pasjonują się podróżami po prostu jeżdżą po tej Norwegii e, i ją na Firmu, jak, tak. I po prostu jak zobaczyłam to te to filmiki, są to no. Oni bardzo chętnie i też się ucieszyli, to też dla nich jest jakieś tam wyróżnienie. No bo w sumie są tą polonią, więc to jest dla nich ten, ten otwór powstał dla nich. Okay. Świetnie i widać to zresztą w klipie, że jest to serdoko z każdej strony. Włosy. <laughs> Tak jest się Dobra, to przechodzimy do następnego pytania. W takim razie no, gracie 9 lat, a gdzie można Was usłyszeć? No Zachęcamy do odwiedzania naszego konta na YouTubie, Wadacha Płock, tam większość teledysków. No, ale też profile na portalach muzycznych. Różne no, tak, na Spotify. No tak, w streamingach zobaczyć. jesteśmy. YouTube, natomiast jeżeli chodzi o muzykę na żywo, no to aktualnie jest, jest kilka koncertów w planach, natomiast nie są to jeszcze potwierdzone. Więc no. Dostajemy zaproszenia, ale no to też są tak, terminy. Tak. Które... Na ten moment, jeżeli chodzi o muzykę na, na żywo, to na pewno odsyłamy do strony naszej na Facebooku, naszego fanpage'a, bo jeżeli jakiś się pojawi, no to tam zawsze informuję. Takie już potwierdzone. Z rozmów z innymi zespołami wiem, że z muzyki w Polsce, zwłaszcza w Płocku, nie jest łatwo się utrzymać. Utrzymujemy się Tak, tak. Myślałam, to każdy jeden z moich rozmówców nie, no, muzyka to taka pasja, a, a utrzymywać się e, trzeba z, z czegoś innego. E, ale jakie macie plany na najbliższy czas, najbliższy rok? miesiące. co chcecie. Najważniejszym planem dla rok jest jubileusz dziesięciolecia. To będzie, postęp będziemy chcieli zagrać jakiś duży koncert, tak tam się uda zorganizować, ale to jeszcze w planach wszystko jest. No, zorganizujemy na pewno. Organizujemy no na pewno. i wydanie płyty, tak, pięć I lat było. Myśmy chcieli im płytę. Ogólnie materiał. No. no, mamy prawie materiał. Materiał mamy prawie cały. Ale tam jeszcze zostały dwa utwory, to nagrane. No, Zobaczyć. Czyli dokończenie materiału, dwie czy trzy piosenki, nagranie tego, tak? No i wydanie to z tego wszystkiego na dziesięciolecie czy trzy roku. A takie, naj, takie naj, najbliższe plany to za tydzień w sobotę u się spotkamy. Ja mam imię Niner. Jestem <fünf> <puedes> kłodzy, <many> ok, <many> bo ile i tak przeszło na <many> mnie, że w takim razie około dziesięciu lat temu zadziały się najważniejsze Rzeczy w Płocku, czyli powstał zespół BATEFA i powstał Petronius. My w tym dziękujemy. roku, dziesięciolecie w październiku, obchodziliśmy właśnie, o czym zupełnie zapomnieliśmy. Także mam nadzieję, że Wam ta impreza z okazji dziesięciolecia wyjdzie. Przyłączamy się od razu, służymy naszym wsparciem. Także dziękujemy. Cóż. Bardzo dziękuję Wam, że znaleźliście czas na przyjście do mojego studia i dziękuję Wam za tę inspirację, dzięki której musiałam. E, poprzestawiać tutaj <noise> trochę? <noise> e, naprawdę niesamowicie jest was gościć. Dziękujemy, Rek, niech no, to no, zaprosiłeś. No, Jestem bardzo miło, bardzo. Miło, bardzo miło. Z dziękuję studiu jest i O, dziękuję <noise> bardzo. Zapraszam <noise> częściej w takim razie. Dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli członkowie zespołu Vatahas. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Mi. Pozdrawiamy Pozdrawiam. serdecznie.